Oto słowo Pańskie. Jezus żyje. Alleluja. Co to znaczy dla mnie? I co to za odkrycie? Chodziliśmy z żoną na mszę świętą w każdą niedzielę. Przystępowaliśmy do sakramentów. Dbaliśmy o to, żeby móc przyjąć Pana Jezusa w komunii w każdą niedzielę. A jednak to odkrycie było dla nas czymś przełomowym dla życia naszej całej rodziny. Po 2 latach małżeństwa mieliśmy wiele trudów w naszej relacji małżeńskiej. Prosiliśmy Boga o pomoc. Bardzo szybko odpowiedział. Poprowadził nas na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie do ojców jezuitów na Sienkiewicza 60 w Łodzi. To, co zobaczyliśmy, to, co zobaczyłem pierwszy, byłem ja na tych mszach świętych, to 3000 tłum osób, a pośród nich Jezus, który uzdrawia, leczy chorych, podnosi na duchu, wskrzesza umarłych. Tam przyjeżdżają autokary z całej Polski w każdy ostatni poniedziałek miesiąca. I tyle, ile zmieści Kościół, które jest wśród osób. Posługują osoby świeckie, które po przejściu formacji i odnowieniu przyjęcia daru Ducha Świętego, jak go doświadczamy w sakramencie bierzmowania, to odnowienie nazywane jest w Kościele chrztem w Duchu Świętym, który przynosi bardzo wielkie owoce od 30-40 może lat. Bóg na nowo rozbudza charyzmaty, którymi możemy służyć w Kościele, służyć różnym wspólnotom i konkretnym osobom. Na mszach świętych u jezuitów posługują świeckie osoby, które w duchu doświadczają tego, co Jezus czyni pośród ludzi. Dostają konkretne myśli, konkretne słowa o tym, co Jezus właśnie czyni wśród ludzi, którzy z wiarą proszą o cud dla siebie, dla swoich bliskich. Dostają też te osoby odwagę, żeby wypowiedzieć to, co usłyszały w sercu. I wypowiadają tak zwane słowo poznania, które mówi o tym, że Jezus uzdrawia konkretną osobę z konkretnej choroby. Później te osoby składają świadectwo uzdrowienia i kolejne osoby, które słysząc, co Jezus dokonał na niej przy świętej, w nich rozbudza się wiara potrzebna na przyjęcie uzdrowienia dla siebie albo dla swoich bliskich. Ja też doświadczyłem takiego uzdrowienia, chociaż na tej mszy nie byłem. Uczestniczyłem w tej mszy przez internet, bo byliśmy na Dolnym Śląsku. I świecka osoba wygłosiła takie słowo poznania, że przed internetem modli się mężczyzna chory na astmę. Ta osoba dostała też wiele informacji od Boga o mnie i kiedy je powiedziała, wiedziałem, że chodzi o mnie. I powiedziała dalej, że Jezus dziś uzdrawia tego mężczyznę. I po 36 latach bardzo ciężkiej, zaawansowanej astmy, od 4 lat jestem zdrowy i nie pamiętam, co to jest astma skrzelowa, co to są nieustanne branie leków, żeby móc oddychać. Żyję jak nigdy nie żyłem, dlatego że choroba męczyła mnie od 3 roku życia. Potrzeba nam takiej wiary, jaką miała kobieta. Ona nie przestała prosić. Ufała, że tylko Jezus może uzdrowić jej córkę. I Jezus ulitował się, patrząc na jej wiarę. Tak było na Dolnym Śląsku, bo po tym, jak Bóg uzdrowił nas, uzdrowił
Agnieszkę tego, żeby była jak poganka, bo ona przychodziła na mszę świętej, przyjmowała Pana Jezusa. Z wiarą prosiła o modlitwę, o cud. Przyszła na kolejne nasze spotkanie modlitewne, płacząc. Jest samotną mamą, która wychowuje dwójkę dzieci. Nie mogliśmy się na początku dowiedzieć, ale powiedziała, że jest chora na nowotwór złośliwy i nie ma szans na jej uzdrowienie. Nie ma szans na to, żeby z tej choroby wyszło. Trafiła do szpitala w Poznaniu. Mogliśmy za natchnieniem Bożym pojechać tam do Poznania z żoną. Całą rodziną pojechaliśmy. I zawiozłem jej podręczniki ojca Józefa Kozłowskiego. To oczywiście teraz proces beatyfikacyjny. Ojciec Józef zapoczątkował z modlitwą jezuita, z modlitwą o uzdrowienie w Łodzi. Zapoczątkował istnienie wspólnoty mocni w duchu, w której duchowo się wychowaliśmy. Te podręczniki służyły do przejścia rekolekcji w domu, seminarium Nowego Życia w Duchu Świętym. Ale książki zawierały w zasadzie jedynie świadectwa uzdrowionych na tych mszach osób. I powiedziałem, Agnieszka, ty musisz to wszystko przeczytać. Zgodziła się przeczytać jedną książkę. Wróciła na przepustkę ze szpitala do domu i tak jak się spotkaliśmy, staliśmy razem, modliliśmy się przed krzyżem o cud dla Agnieszki. Położył się na nią ręce. Każdy modlił się jak potrafił. W pewnym momencie wszyscy jednomyślnie dostaliśmy takie natchnienie, żeby dziękować za cud i uzdrowienie. I dziękowaliśmy, wierząc, że Bóg dokonał właśnie cudu. Agnieszka wróciła z przepustki do szpitala i w zasadzie miesiąc nie wiedzieliśmy, co się z nią dzieje. Ufaliśmy, czekaliśmy, modliliśmy się. Wróciła ze szpitala, w której zakwalifikowana była tylko do takiego uśmierzania bólu. Nie było szans na chemioterapię, nie było szans na operację. Miała mieć tylko opiekę paliatywną w domu. Wróciła ze szpitala, przyszła do nas, do wspólnoty, powiedziała, że nie ma ani jednej komórki rakowej. Jezus żyje. Jest tutaj z nami. Chciałem Państwa zaprosić. W tych mszach z modlitwą o uzdrowienie można było uczestniczyć osobiście. Nie z daleka. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca. W niedzielę poprzedzającą ostatni poniedziałek miesiąca. Można tam jechać wcześniej, poprosić o modlitwę wstawienniczą nad sobą, za swoich bliskich. Ale można też uczestniczyć przez internet. Tutaj za Bożym natchnieniem rozpoczęły się wieczory uwielbienia. W ostatnią sobotę miesiąca, czyli poprzedzamy te wydarzenia u jezuitów, odbywają się wieczory z mszą świętą o uzdrowieniu. Bardzo zapraszam na te wydarzenia. To jest teraz w sierpniu 29, ostatnia sobota miesiąca. O godzinie 18 albo o 19, jeśli jest ślub. Tutaj na pewno wszystko będzie jeszcze powiedziane w ogłoszeniu do samego wieczoru uwielbienia. Myślę, że ksiądz Infuat zgodzi się, abyśmy również posługiwali taką indywidualną modlitwą. Jeśli będzie taka przestrzeń przed tym wieczorem uwielbienia, zapraszam, żeby być wcześniej. Może będziemy mogli po prostu pomodlić się indywidualnie w jakiejś konkretnej Państwa intencji lub po wieczorze uwielbienia. No i przede wszystkim mamy zaproszenie jako grupa, która modli się tutaj na wieczorach uwielbienia, ale i dla całej baraki. Na urodzinową kolację do naszej wielkochęcznej mamy.
dalej mówiłem, że przyjścia to jest wiary i zupełnie nie wiem, co to oznacza. Ale po mszy świętej ojciec Paulin zaprosił nas wszystkich, żebyśmy czuwali przez całą noc przy obrazie Matki Bożej, zamknięci po Adorwie Sarbórskim do rana, z Maryją tam w jej kaplicy. To był